I zobaczcie, to jest to koło i nie uwierzycie, jaką dziurę zrobiłem. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy pod urzędem komunikacji, bo... Bo tatuś odebrał dokumenty od auta. Nie, to odebrałem prawo jazdy, także chodźcie, pokażę wam. To jest moje prawo jazdy nowe. I zobaczcie, tutaj są kategorie. Wszystkie AM, A1, A2 i A mam wypełnione. Mam jeszcze B1, B, B plus E, no i kategorię T na ciągnik. Także nowe prawo jazdy już mamy, także możemy jeździć. Tak jak wam mówiłem, jesteśmy pod urzędem komunikacji. Pozdrawiamy Kamila, który przed chwilą tutaj był z nami. Także Kamil, pozdrawiamy cię serdecznie, a my jedziemy do domu. Słuchajcie, wymyśliliśmy, że pierwszy raz zabierzemy dzieci do kina, także jesteśmy dzisiaj całą rodziną w kinie. Przyjechaliśmy na bajkę Krudowie 2. Na razie są reklamy. Szymek, podoba ci się? Tak. Fajnie. Nadia, podoba ci się? Tak. Komuś tu się właśnie opiekło. Jak widzicie, seans o 16 godzinie, sala pusta. Nikogo nie ma, tylko dwie dziewczyny przed nami. No i wróciliśmy z kina. Tak jak wam mówiłem, to był pierwszy seans moich dzieci. Myślałem, że będą się bały tej ciemności i hałasu, ale okazało się, że było fajnie. Bajka do połowy śmieszna, potem druga połowa było trochę takich potworów strasznych i takiej akcji, ale też się nie bały, także fajnie. Dzieci wytrzymały. Pokażę wam coś jeszcze, bo pamiętacie, wczoraj robiłem szkolenie na drona w Buku, w szkole Iron Sky. No i wyjeżdżając z pola, zauważyłem, że nie mam powietrza. Zatrzymałem się, no i się okazało, że mam kapcia. Także przyjechałem 100 km na dojazdówce. Ona jest taka cieniutka, zobaczcie tutaj. Taka cieniutka opona. Śmiesznie to teraz wygląda w porównaniu z tymi grubymi oponami, które są z tyłu. Ale pokażę wam, jaką mam dziurę. Tylko muszę kluczyki przynieść. Otwieramy. I zobaczcie, to jest to koło i nie uwierzycie, jaką dziurę zrobiłem tutaj. Zobaczcie, taką dziurę zrobiłem w oponie. Gdybym tego kapcia złapał przy prędkości 170, to nie wiem, czy nie wyleciałbym z drogi. Także całe szczęście, że jak wyjeżdżałem z pola już po szkoleniu, to zauważyłem. I to powietrze mi wtedy zeszło, a nie na autostradzie. Słuchajcie, i tutaj wielkie podziękowania dla chłopaków z Iron Sky, ponieważ pomogli mi wymienić to koło. Okazało się, że nie miałem klucza do śrub, bo zostawiłem w starej przyczepie. I chłopaki przywieźli mi swój klucz, pomogli mi to po prostu tutaj wymienić. Także wielkie dzięki, chłopaki, naprawdę super robota. A dzwoniłem do firm wulkanizatorskich i wszystkie były pozamykane, także gdyby nie wy, to nikt by mi nie pomógł, także po 100-krotnie dzięki. A teraz widzicie tamtą paczkę, za chwilę będziemy ją rozpakowywać, tylko sobie herbatkę wezmę i pójdziemy do przyczepy, bo tam mam ciszę i spokój. To jest paczuszka od firmy Vasco Electronics. To jest po prostu tłumacz, za którego pomocą można się porozumiewać za granicą w języku obcym. Także chodźcie, rozpakujemy. Słuchajcie, nagrałbym to tutaj, ale się rozpadało i boję się, że krople deszczu uderzające w dach będą po prostu słyszane na tym nagraniu, bo to tak czaska strasznie, jak słyszycie. Także chodźcie jednak do domu. Chociaż rozpakujemy. O kurczę, coś tu dostaliśmy. Ja nie mogę, jakie fajne skarpetki. A tu właśnie pani Klaudia mówiła, że coś dla dzieci ma fajnego. Także pani Klaudio, bardzo dziękujemy. To są skarpetki dziecięce, super, jakie kolorowe. Bardzo dziękujemy, super. Dobra, dzięki, ale tutaj jest to urządzenie, które chciałem wam pokazać. Vasco. Dobra, no to chodźcie do domu. Tam to rozpakujemy i przetestujemy. Co to jest? A prezencik dla was, proszę bardzo. Od pani Klaudii. Wow. Ale... Dobra. Trzymam. Szymek, wybierz sobie skarpetki. Powiem wam, jaka zabawna historia była z tym urządzeniem, ponieważ ja chciałem kupić sobie ten tłumacz, bo jak wiecie, jedziemy do Portugalii, żeby wynająć mieszkanie, założyć konto w banku, tam jakieś takie urzędowe sprawy załatwiać, więc pomyślałem, że to Vasco mi się bardzo przyda w Portugalii, w urzędach. No i chciałem sobie to kupić. Już miałem na stronie Vasco w koszyku, już miałem zapłacić, ale pomyślałem, że zapłacę po prostu później, no i wstrzymałem się z tą płatnością. Potem zalogowałem się za 10 minut na Gmaila, na skrzynkę pocztową, patrzę, a tam pani Klaudia z firmy Vasco do nas napisała, czy chcemy przetestować właśnie najnowszy model tłumacza. Vasco. Także mega zbieg okoliczności, także ostatecznie mamy to za darmo w ramach współpracy, ale tak czy siak chciałem to bardzo kupić, bo oglądałem recenzję na kanale Campermaniak, na kanale Podróżowanie, także bardzo mi się to spodobało i chciałem to kupić, a dostaliśmy za darmo, także dziękujemy pani Klaudii z firmy Vasco, przetestujemy i zobaczymy, jak to działa. Słuchajcie, my tu gadu-gadu, a Ania już te skarpety narysowała, także to są skarpety od pani Klaudii, a Szymuś je nosi. Pokaż, Szymek, jak to wygląda. Jakie skarpety, proszę państwa.
A to chyba dla mnie, bo takie duże. Nie, to dla mnie. Dobra. I pokaż drugą. Także takie długie skarpety. Proszę bardzo. No. A to jest inna. Jak zauważyliście, Szymek był u fryzjera. Trochę grzywkę na bok. Teraz wam wkleję zdjęcie, jak wyglądał, jak pani mu zrobiła na żel. A tymczasem otwieramy. Takie urządzenie w promocji na stronie kosztuje 1300 zł. Bez promocji 1500 albo 1700, zaraz zobaczymy. No jak widzicie, jestem na tej stronie, to jest właśnie ten tłumacz. Minus 20%, obecnie to kosztuje 1349, a gdyby nie było promocji, to 1686. I tutaj jak widzicie, są różne kolory, a my dostaliśmy, otwieramy tutaj taki fajny sznureczek, my dostaliśmy w kolorze białym. Tak to wygląda. Wyciągamy, no powiem wam, że fajne, takie poręczne. Także jak widzicie, tak to wygląda. Tutaj są różne kolory. Gdybym się znał na kolorach, to bym wam powiedział. Ten jest jakiś, nie wiem, różowy i czarny. My mamy biały, także zobaczymy, jak go się włącza w ogóle. A oprócz urządzenia w pudełku jeszcze coś mamy. Tutaj otwiera się. Otwieramy to. Aha, czyli mamy kabelek USB-C, ładowarkę i powiem wam, że taki pokrowiec silikonowy. Bardzo fajne. Taki paseczek, no i jeszcze instrukcja. Także przeczytam instrukcję i zaraz będziemy testować. Jak widzicie, mam tą instrukcję, jest bardzo prosta. 5 kroków. Pierwszy krok włączyć, czyli z boku. Tutaj są takie dwa przyciski. Jeden jest wstecz, czwórka to jest wstecz, a piątka to jest włączanie. Czyli włączamy piątką. Coś się zapaliło. Wiecie co, zdejmiemy tą folijkę. No i czekamy. Ładnie się świeci. Wasko, drugi krok. Drugi krok polega na tym, żeby wybrać język aplikacji. Czyli teraz powinno się coś tutaj pojawić. Jakieś języki, jak widzicie. Coś takiego. O, jest. Czyli szukamy polskiego. Ekran dotykowy, jak widzicie. Szukamy polski, jest. Tutaj klikam polski. Dobrze, zatwierdzam. Tutaj jest umowa licencyjna użytkownika. Rozumiem i akceptuję. Aha, ta umowa użytkownika jest w podpunkcie trzecim. A czwórka to jest już wybór języków, które chcecie używać. Także wybieramy na przykład angielski i hiszpański. No i będzie wam po prostu tłumaczył między angielskim i hiszpańskim. Także ja wybiorę, załóżmy, polski i portugalski. Jest portugalski. Portugal. A jeszcze jest portugalski i brazylijski. Także fajnie. Ale ja wybiorę normalny portugalski, europejski. Naciśnij jeden z przycisków, aby zacząć tłumaczenie. Cześć, jak masz na imię? Olá, qual é o seu nome? Czyli jak widzicie, coś tam po portugalsku powiedział. Dokładnie powiedział coś takiego. Olá, qual é o seu nome? Czy da się to jeszcze raz odtworzyć? Aha, to jest polski. A isso é polonês. Przetłumaczył, aha, to jest polski. Dobra, powiemy coś po portugalsku. Olá. Cześć. No, mówi po polsku. Powiem wam, że ten przycisk wstecz pod czwórką to jest po prostu powrót, jakbyście chcieli zmienić język. Czyli ja kliknę wstecz. I tutaj możecie ponownie wybrać, na przykład zamiast portugalski dać angielski. No i teraz OK. No i teraz możecie mówić po angielsku. Dzień dobry, jak masz na imię? Good morning, what's your name? A, już wiem, jak chcecie powtórzyć, to wystarczy kliknąć jeszcze raz w to zdanie. Good morning, what's your name? Także bardzo proste i intuicyjne. Powiem wam, że tutaj mam korespondencję z panią Klaudią, powiększymy ją. Pani Klaudia prosiła, żebym powiedział wam po prostu, że to urządzenie ma ponad 70 języków. Czyli jak damy przyciskiem wróć, to mamy po prostu te języki. Możemy tutaj zmieniać spośród 70 języków. Tylko jak widzicie, chyba niektóre nie mają głosu, czyli niektóre są tłumaczone tylko tekstem, a niektóre mają lektora. Także te, które mają lektora, nie mają tej ikonki, a te, które chyba nie mają lektora, więc tutaj jest taki głośniczek przekreślony, więc tym się różni. No to dajmy na przykład taki galicyjski. Zobaczymy, czy będzie lektor. Cześć, jak masz na imię? No, jak widzicie, galicyjski nie mówi, po prostu nie ma lektora. Także tylko języki, gdzie nie ma po prostu tych ikonek głośnika przekreślonego, będą mówiły. Dobra, ale ogólnie jest 70 języków do tłumaczenia. Kolejny punkt, posiada nielimitowany, darmowy i dożywotni internet w prawie 200 krajach. I tutaj zobaczcie, z tej strony widać, tutaj jest wejście na kartę SIM. Także tutaj mamy internet i nie musimy po prostu się martwić, bo on jest dożywotni. No i wszędzie to urządzenie nam po prostu przetłumaczy daną frazę. A jak tutaj patrzymy już z boku, to widzicie, jest plusik i minus do pogłośniania. Możemy po prostu pogłośnić to urządzenie albo przyciszyć. Także jak macie za głośno, przyciszacie. Albo pogłaśniacie.
Kolejny punkt, aktualizacje za darmo, czyli jak mamy internet, to to się samo będzie aktualizować. Fototłumacz, funkcja do tłumaczenia zdań. Zaraz zobaczymy, jak to działa. Aha, czyli widzę, że tutaj jest po prostu kamerka, jest obiektyw, jakaś latareczka. Zobaczymy, sprawdźmy to. Tutaj z drugiej strony instrukcji jest napisane, jak to uruchomić, więc trzeba kliknąć te trzy kropeczki. Wychodzimy z naszej rozmowy. W ogóle to jest fajne, bo zobaczcie, ta rozmowa cała się zapisuje, cała historia rozmowy jest zapisana, więc to się nie kasuje, ale na razie cofnę. I tutaj są trzy kropeczki, klikam i dajemy tłumacz foto. Przetłumacz zdjęcie na polski. Ja bym chciał, żeby na przykład przetłumaczyło na angielski. Ok. Jak widzicie, tutaj ta kamerka zaczęła nam nagrywać. Postaram się znaleźć jakieś angielskie zdanie. Nie, słuchajcie, źle zrobiłem. Tutaj musi być przetłumacz zdjęcie na polski, bo jak będzie na angielski, to będzie mi po angielsku pokazywać, więc klikam na polski. No i tutaj mam taką ofertę kursu wokalu. Jak pamiętacie, uczę się śpiewać, więc tutaj mam taką ofertę. Postaram się przetłumaczyć tą frazę. Najeżdżam, klikam OK. Teraz trzeba zrobić zdjęcie. No i teraz analizuję. Lampa błyskowa się odbiła. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Można tam wyłączyć tą lampę. Widziałem taką opcję przed chwilą. Klikamy. No i mamy coś takiego. Uderz w te high notes. Czyli jak widzicie, ny nie było widoczne, ponieważ lampa błyskowa się uruchomiła, ale ja bym chciał po prostu usunąć tą lampę, to tutaj w tym miejscu wystarczy, że wyłączycie. Nie wiem, czy to widać. Są po prostu różne ikonki lampy błyskowej. Mogę ją wyłączyć i jeszcze raz zrobić zdjęcie. O, teraz się zrobiło bez lampy błyskowej. Zatwierdzam, analizuję. Tutaj mogę przybliżyć i jest przetłumaczone. Uderz w te wysokie nuty. Klikam, mam na czarnym tle. Uderz w te wysokie nuty. Czyli to znaczy właśnie to. Weźmiemy coś trudniejszego. Wpiszemy CNN, wiadomości ze świata. Tutaj mamy coś o Britney Spears. Postaram się to przetłumaczyć. Klikam aparat, robię zdjęcie, zatwierdzam. Dobra, przeanalizowało. Mogę to powiększyć. No i wybrać, co chcę, żeby mi przetłumaczyło. Klikam ten nagłówek. No i tutaj jest napisane, moi drodzy. Wielka tajemnica popkultury może wkrótce zostać rozwiązana, gdy Britney Spears będzie miała swój dzień w sądzie. No myślę, że fajnie to tłumaczy. Jeśli umiecie angielski, to dajcie znać, czy fajnie przetłumaczyło. Myślę, że da się zrozumieć. Okej, jest jeszcze ostatnia rzecz, o której warto wiedzieć. Jest tutaj tłumacz rozmów telefonicznych. Więc zobaczmy. Klikam te kropeczki. Translacol. To pewnie jest to. Z polskiego na angielski. Aha, czyli jak widzicie, trzeba przyłożyć wasko do telefonu. Drugi krok, zadzwonić. I trzeci krok, rozmawiać. No ja na ten moment nie jestem w stanie tego tak przetestować, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie taka możliwość gdzieś na podróży. Tutaj widzę, że jeszcze jest multitalk, czyli pewnie taka rozmowa i nauka, czyli można się jeszcze z tym urządzeniem fajnie uczyć. Angielski, lekcja, Amerykanin. Aha, czyli to są chyba takie fiszki. American. American. Dajemy następną. Brytyjski. British. British. Ciocia. Aunt. Chłopiec. Boy. No, na tym polega nauka. Dobra, a ja chciałem zobaczyć, jak to działa w praktyce, więc znalazłem tutaj sobie jakieś vlogi po angielsku. Puszczę te filmy i zobaczymy, czy Wasko przetłumaczy. Dobra, kliknę teraz ten przycisk, a potem włączę film. Zobaczymy, czy przetłumaczy. Słuchajcie, musiałem przełączyć na angielski English USA, ponieważ tutaj mi brytyjski nie wykrywał, więc włączmy jeszcze raz. Really calm, great morning. I picked up a nitro. I feel like starting a new year day with a nitro is just perfect because it has so much. Dobra, zobaczmy, co powiedziała. Mam na imię Ebony Charles. Mam ochotę wydać na twoją grę. Także dziękujemy firmie Wasco za to urządzenie. Będziemy korzystać. No i co? Pozdrowienia dla pani Klaudii. Jeszcze tutaj pani Klaudia nam napisała, że jak chcemy, to po prostu będziecie mieli 5% rabatu na to urządzenie, ale jeszcze nie mamy tego kodu rabatowego, więc jeżeli się pojawi, to będzie w opisie tego filmu. Także dziękujemy za wszystko i pozdrawiamy. A na koniec założymy sobie tą obudowę silikonową, także zobaczymy, jak to działa. Wkładam. No, bardzo fajnie. Czyli tak wygląda w obudowie. Dobra, a teraz jedziemy po pokrzywy dla kur. Na rów. Będziemy na rowach zbierać pokrzywy. No, bo nasze kury są głodne, trzeba im zrobić jedzonko. Zobaczcie, jakie duże już są. Patrzcie. Jaki duży. Jakie duże, pamiętacie ten vlog? No, jakie były takie malutkie. Takie malutkie z puchem, a teraz one już mają pióra. No, i mamy dwa koguty, jedną kurę. To jest kogut. Patrzcie. To jest Stefek mój. No, ale ostrzega moją ostre pazury. No, a to jest kura. Chciałem powiedzieć, że mój jest kurą i przed chwilą kichnął.
Kichnął? To pewnie ma ptasią grypę. Nie, tata! Nie? Nie! To dobrze. Zobaczcie, jak napadało. Ile wody. Zobaczcie tutaj, ile wody. Weźmiemy gumiaki i idziemy. Dobra, jesteśmy, moi drodzy. Tutaj mamy pokrzywy. Musimy je ściąć. Ekipa wychodzi. Bierzemy rękawiczki, żeby nas nie poparzyło, i nóż, i obcinamy. Myślisz, że będą szczęśliwe kurki? Ale to nie są młode pokrzywy. No nie muszą być młodych. Już młodych pokrzyw nie ma, więc musimy takie ścinać. Rośnie tego tu naprawdę sporo. No i mamy zabawę w kałuży. Dzieci zabrały gumiaki. Dobra, Nadia zdecydowała, że ona będzie ucinać te pokrzywy. Ania, też możesz, tylko nie masz rękawiczek. Ja też będę miała taką. Raz, raz. Zobaczcie, jakie ładne. Świeżutkie, można by było herbatkę z tego zrobić. Tutaj jak dużo, zobaczcie. Ale się zimno zrobiło. Wczoraj był upał 33 stopnie, a dzisiaj już w kurtkach chodzimy. Jak to jest być rolnikiem, Nadia? Super. Super, nie? Mogę tak dać? Dobra, daj teraz Ani, niech ona rękawiczki ubierze. Już mamy tyle, zobaczcie. Statyw wziąłem, bo myślałem, że ja będę te pokrzywy wycinał, a tu dziewczynki przejęły nóż. Jeszcze Ania chce ścinać. Ubiera rękawiczki. Wszystko dla kur. Tu. Tutaj, Ania, są fajne. Ale zobaczcie, tu jest tak dużo takich pomarańczowych ślimaków. No te, Ania. Zobaczcie, pomarańczowe ślimaki. One podobno niszczą ogródki ludziom. Auto jedzie. Dobra, zbieramy. Myślę, że tyle starczy. Wracamy do domu. A z wami się żegnamy i do następnego vloga. Trzymajcie się, cześć. Idziemy im dać. Tutaj właśnie są pokrzywy, jajko i pszenica. Zobaczymy, czy będą jeść. Patrzcie, nawet śliwak wchodzi. To jest jakiś kaskader. Dobra, przełożyłem. Chodźcie, zobaczymy, czy jedzą. Kurczaczki. Cip, 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 cip. Pokrzywki dla was. Jecie? Czy nie jecie? To jest pokrzywa. Podobno lubicie. Zapraszam na ucztę. Jedzą. No to fajnie. A ja się z wami żegnam. Do jutra.